Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam w kolejnym specjalnym odcinku cyklu Nummi lokuntur. monety mówią. Po raz pierwszy nie będzie to odcinek traktujący numizmatykę jako naukę, jako um, narrację o... Dawnych monetach, kwestiach ich interpretacji, chronologii, przeglądu konkretnych tematów, tylko będzie to odcinek, rzekłbym, kolekcjonerski, ponieważ po dwóch ciekawych, myślę dość ważnych też rozmowach w tym tygodniu, jednej z zaprzyjaźnionym kolekcjonerem, innej z również zaprzyjaźnionym. Właścicielem jednego z najlepszych polskich domów aukcyjnych, chciałem poświęcić dzisiaj kilka słów ocenie stanów zachowania. A zatem wiemy, wiedzą Państwo doskonale, że mamy w Polsce przyjętą cyfrową ocenę cyfrową. Szacunek stanów: stany pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Na zachodzie posługujemy się przede wszystkim określeniami stanów opisowymi, które są bardzo funkcjonalne, które osobiście bardzo lubię, też wkrótce powiem dlaczego. A zatem, wychodząc tutaj od wersji angielskiej, proof, moneta absolutnie mennicza, no to ma odniesienie przede wszystkim do monet e, współczesnych. W przypadku monet antycznych tej kategorii nie stosujemy. Uncirculated, e, czyli niemieckie, Stempelglanz, e, francuskie, fleur du coin, czy włoskie, e, fiordi Conio, to już kategoria, e, która się pojawia. To jest właściwie ten stan pierwszy dla monety antycznej, czyli e, moneta, która zupełnie nie była w obiegu, jest idealnie zachowana. Extremely fine, uh, forcygli, superb uh, czy splendido to moneta w stanie drugim, z drobnymi śladami uh, obiegu uh, czy też innymi wadami, bo uh, w przypadku monet antycznych nie tylko o obieg chodzi, też bardzo często o uh, konserwację o to, uh, w jakich warunkach ta moneta uh, m, przetrwała do naszych czasów. Następnie uh, Very Fine ze Schön, Trebo, bellissimo. a zatem stan trzeci, wreszcie Fine, Schön, Bo, Molto Bello. A zatem e, stan czwarty i e, poniżej e, stan piąty. No, właściwie nas tutaj zupełnie interesować nie będzie, ponieważ są to monety po prostu źle e, zachowane. E, po angielsku określenie very good jest y, y, mocnym eufemizmem, podobnie francuskie très bien conserver dobrze zachowany to znowu nie jest zbyt właściwy. Większość z nas takich monet, większość z nas, myślę tutaj o kolekcjonerach, raczej by nie chciała mieć swoim zbiorze. One mają wartość oczywiście poznawczą, jeśli znajdują się w skarbach. Są istotnym świadkiem historii, natomiast oka cieszyć nie będą. No, włoskie bello to też... Piękne obiekty to raczej nie są. Niemiecki jest tutaj stosunkowo najsprawiedliwszy. Geringer-Halton czyli właśnie słabo zachowany. I zacznijmy od oceny: od tego, jak oceniają najpotężniejsze zachodnie domy aukcyjne, chociażby numizmatyka Ars Classica. Akurat sięgnę tutaj do katalogu. Monograficznej kolekcji The BCD Collection Locris Focus. Jest to aukcja, jak Państwo widzą, 55. I tutaj um, pokażę monetę, która należy do zestawu. Mianowicie, tutaj widzimy zestaw pięciu monet. Opisany jest e, dość dokładnie. Mamy zdjęcia, rzecz jasna, ale też green or dark green patinas, a zatem patyny są zielone albo ciemnozielone. Some struck of center. Część jest wybita niecentrycznie, otherwise about very fine. A poza tym e, stan jest e, około trzeciego. I przyjrzyjmy się bliżej tym egzemplarzom. Pierwszy, proszę zwrócić uwagę, głęboki relief, bardzo ładne detale. Akurat w przypadku tego egzemplarza śmiało można by powiedzieć, że to jest stan jakiś 2 minus, na najsłabiej 3 O drugim zaraz powiem, nieco więcej pokazując tę monetę. Trzeci, awers jest trochę wytarty, ale może to być kwestia już zmęczonego wielokrotnym użyciem stempla. Rewers wyraźnie wykazuje podwójne bicie. w nieco gorszym stanie, tutaj rzeczywiście 3 minus jest moneta czwarta i wreszcie piąta widzimy tutaj problemy przede wszystkim związane z niedobiciem i mocno niecentrycznym biciem. A teraz spójrzmy na monetę, która nas interesuje. Drugi egzemplarz. Widzimy, że relief nie jest tak głęboki, tak ostry jak pierwszy. Niemniej, już na rewersie jest rzeczywiście głęboki i świeży. Wieniec. E, ostre krawędzie wokół fi. Tutaj śmiało można by tę monetę ocenić jako 3+, plus, czy angielskie good, very, fine. Przejdźmy dalej. Skoro jesteśmy przy monetach brązowych, to może kilka słów o tym oto brązie. Brąz z 20. aukcji Nomosu. Tutaj katalog doma aukcyjny z Zurichu i e, jeśli spojrzymy na opis interesującej nas monety, mamy attractive patina, well engraved and with uh, a fine uh, yet full portrait about extremely fine. Czyli jest to stan prawie drugi no, jakości portretu. Nie musimy o tym rzeczywiście jest bardzo Ładny, spójrzmy bliżej na tę monetę. z Piękny rzeczywiście portret Getty, natomiast co istotne, znakomita, równomierna patyna, co w przypadku monet brązowych ma znaczenie. Ładnie wybita, rzeczywiście ładnie wyryta, natomiast na rewersie widzimy znowu nie element wytarcia, ale błąd bicia. Niedobita górna, Lewa strona część rewersu, głowa higiei, troszeczkę omikron, a zatem moneta, którą można ocenić jako dwa minus. Przejdźmy dalej. Jeśli jesteśmy cały czas przy monetach brązowych, niech to będzie ten brąz z. Aleksandrii Brąz-Galby z aukcji 347 Kinkera. określone. on został, jak widzimy tutaj, Gutes Zerschön, czyli dobry stan trzeci. Spójrzmy na tę monetę. Tutaj określony jako Diabol, atrybucje do Poszczególnych nominałów monet brązowych czasami są niepewne, no ale przyjmijmy rzeczywiście dla porządku, że to jest Diabol. I widzimy tutaj określenie też gut z czyli takie 3 z plusem. Jeśli chodzi o awers, poza tym, że jest niecentryczny. To nawet można by tutaj pokusić się o 2 minus, podczas gdy rewers to jest zdecydowanie 3-3 plus jako ocena całości. Zdecydowanie mnie również satysfakcjonuje, uważam, że jest to ocena adekwatna. Analogicznie spójrzmy tutaj na monetę Balbina, bardzo rzadki Dupondius, oceniony przez dom aukcyjny Kenkera jako zeszłyn. O też mamy tutaj wzmiankę o tym, że z kolei mamy ciemnobrązową patynę i także o drobnych wadach powierzchni. Mamy informacje, więc dobry, dobra opisowa ocena stanu. Jako stan trzeci, w pełni się zgadza, Co prawda widzimy, że legenda Pontifex Maximus Tribunitia potestatem no tutaj jest z trudem widoczna, jest dość mocno wytarte, ale może to być kwestia też stempla, bo akurat wizerunek samego cesarza na rewersie jest dość głęboki. Tutaj ładnie widzimy detale, a zatem ocena stanu jako trzeci, jako zerszyn, angielskie very fine, jest jak najbardziej w moim przekonaniu sprawiedliwa. Natomiast niżej Künker ocenia tę monetę, mianowicie cystofor, tetradrachmę cystoforyczną marka Antoniusza i Oktawi Ocenia ją jako Stan. Szyn Zeoszyn. Tutaj jest ta moneta, która nas interesuje. Jak widzimy, mam podaną proweniencję. Jest do mału aukcyjnego Elsena wcześniej. I właśnie tutaj już nie mamy dokładniejszego opisu, tylko Szyn Zeoszyn. To moneta z kolei z aukcji. Jak Państwo widzą 312 z 8 października 2018 roku. Przyjrzyjmy się naszej monecie. Jeśli chodzi o Awers, to tutaj zdecydowanie można ocenić go stan trzeci. Legenda w pełni czytelna, górna powierzchnia. Owszem, wytarta, niemniej sam rysunek jest bardzo ładny. Jeśli spojrzymy natomiast na rewers, to już te detale wizerunku Dionizosa są jednak zatarte. Też Triumvir, o ile jeszcze jest dość dobrze widoczne, to już druga część legendy i kontynuacja jest dość wytarta. Ale z drugiej strony mamy rzecz też, nie do pogardzenia, mam ładną kolekcjonerską patynę, o czym w tym egzemplarzu można by wspomnieć. A zatem ocena jako 4 łamane na 3, czyli gdzie czwórkę dostałby rewers, jako trzeci stan określony byłby awers, jest sprawiedliwa, a 3 dość też surowa. Osobiście myślę, że mógłbym tej monecie dać 3-3 minus, ale to z kolei ocena subiektywna, uwzględniająca także fakt, że mamy egzemplarz ładnie spatynowany. Jeśli chodzi o patynę, ma to znaczenie także przy tej monecie, to moneta znów z aukcji. Nomosu, mianowicie e, lekkie miliarenze e, Konstancjusza II. No i tu jest coś, co wielu kolekcjonerów monet późniejszych, nowożytnych, e, by raczej zniechęciło do zakupu, dyskwalifikowałoby tę monetę, mianowicie mamy zawieszkę. E, Zawieszka, która jest wszakże zawieszką antyczną, więc na mnie osobiście ma ona niebagatelną wartość jako świadectwo niemonetarnego użycia, nie pieniężnego użycia tej monety. I spójrzmy jeszcze dokładnie jak ten egzemplarz jest opisywany. A zatem o, widzimy tutaj całą też Taką anegdotę o tym, jak istotne są zawieszki, jak one mogą wpływać pozytywnie na wartość monet. Jednak ocena samego stanu jest tutaj: very rare and most unusual preserved with what appears to be later attachment loop. No, właśnie, tutaj autorzy katalogu podkreślają, że jest to niezwykły egzemplarz właśnie przez ową zawieszkę. Minor edge cut and traces of wear from use as an attachment. Mamy ślady noszenia tego, tej monety. No i tutaj jest to właśnie charakterystyczne wytarcie dla monety noszonej, ale otherwise very fine, czyli generalnie jest to stan trzeci i tak e, najbardziej też bym tę monetę jako monetę w stanie trzecim zaklasyfikował. Mamy legendy w pełni czytelne. Górna część e, stempla jest zatarta, ale jednak e, wygląda bardzo ładnie i była noszona dawno w starożytności, w późnym antyku jeszcze, więc e, zdążyła już pokryć się bardzo ładną gabinetową patyną. Przejdźmy do kolejnych monet. Mianowicie do oceny monet bardzo ładnie zachowanych. Spójrzmy na tego Filipa. Popularny Antonian, Filipa Araba z legendą Rome Eterne. To z kolei egzemplarz z aukcji 22 e, Nomosu. I tutaj mamy ten egzemplarz w katalogu, określony właśnie jako. O, przepraszam, to nie pamiętam, to tutaj jest niżej. E, a few uncleaned deposits. On the edge, a zatem mam odnotowane nawet e, ślady em, na e, rancie, jakichś zabrudzeń. A otherwise, extremely fine. Poza tym jest to stan drugi. Em, no jeśli spojrzymy dokładniej, rzeczywiście, jedynie Owe ślady niedoczyszczone widzimy w załamaniach rantu, natomiast yy, widzimy piękny, lustrzany, wręcz połysk. W tym przypadku ocena stanu jako drugi jest wręcz surowa, według mnie to przynajmniej 2 plus. Zwłaszcza jeśli porównamy na przykład z tym egzemplarzem który też jest generalnie ładnie zachowany. Też ten detal jest bardzo ostry, ale troszkę słabszy stempel i no to jednak według mnie byłby drugi stan, ewentualnie dwa minus. Natomiast biorąc pod uwagę głębokość bicia i Właśnie ten piękny połysk. To tutaj ocenę na Extremely Fine uznałbym za nawet surową. Natomiast kolejna moneta z tej samej aukcji, moneta Emiliana, tym razem. Sięgam do katalogu. Tak, tutaj też jest dokładnie opisany: Excellent Portrait. A to prawda: Small Dark Deposits and Some roundness. Otherwise about extremely fine. A, a zatem też mamy monetę, która jest about extremely fine. Jest prawie w stanie drugim. Jest to 2 minus. No właśnie z powodu owych. Niedoczyszczonych punktów. To jest częste na monetach tego okresu. Pamiętajmy, że to już nie jest srebro dobrej próby. Tutaj czystego kruszcu. W czasach Emiliana, przypomnijmy to krótkie panowanie w roku 253, było już na poziomie 20%. Zatem jest to moneta de facto bilonowa, i o takie wady nietrudno. No, nie trudno. Niemniej oczywiście um, wyżej niż 2 absolutnie nie można by tej monecie dać. Nawet 2 minus byłoby uzasadnione, chociaż wady wynikają raczej z um, już niezbyt ostrego um, stempla, a nie um, długiej cyrkulacji. E, I proszę Państwa na Koniec kilka słów o monetach złotych. Mianowicie tutaj, sięgając również do zasobów z aukcji Nomosu, mógłbym Państwu pokazać monetę Konstansa II: Bright and Attractive, Extremely Fine. A zatem mamy stan drugi. Rzeczywiście ładny metal bez żadnych wad. Natomiast w opisie mogłoby się tutaj jeszcze gdzieś znaleźć, mogłaby się znaleźć informacja, że na wybity na małym krążku. Część egzemplarzy jest bita na Nieco większych krążkach, przez co um, cały e, stempel awersu i rewersu jest e, dobrze widoczny. Tutaj widzimy, że on jest trochę ucięty. No, rzeczywiście nie e, zmienia to oceny. Jest to nadal moneta w drugim e, stanie. Legendy są e, w pełni e, widoczne, jedynie skraj jest lekko, Ucięty, ale mając do dyspozycji opisową ocenę stanu, zdecydowanie o tym bym wspomniał. Nie ma natomiast tego problemu w przypadku monety Justyna II. Tutaj mamy szerszy krążek, ale w ocenie widzimy, że mamy minor, marks Otherwise, extremely fine, well centred and clear. Rzeczywiście jest ładnie centrowany, czysty. I tutaj akurat odnotowane są nawet te drobne wady, mianowicie ta rysa na rewersie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wybaczyli mi Państwo to, że zamiast mówić o kolejnym władcy, o kolejnym okresie. Mówiłem o czymś tak z pozoru banalnym, jak ocena stanu zachowania. Banalnym, ale nie dla wszystkich. Z pewnością nie dla kolekcjonerów. Dziękuję raz jeszcze. Zachęcam do oglądania i subskrypcji. Do usłyszenia i zobaczenia.